Signore, signore. Po raz kolejny zapraszamy Państwa na film, który jesteśmy dzięki uprzejmości dystrybutora pokazać szczecineckiej publiczności nieco wcześniej, ponieważ z jakimś dwutygodniowym bez mała wyprzedzeniem, a mowa oczywiście o najnowszym filmie włoskiej reżyserki i scenarzystki, która nazywa się Alice Rohrbacher, która no, zrealizowała swój film tak idealnie na festiwal w Cannes, a mowa oczywiście o filmie zatytułowanym La Chimera. La Chimera to jest taka trochę baśniowa, proszę Państwa, opowieść, która koncentruje swoją uwagę, całą swoją fabułę na grupie osób profesjonalnie, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, zajmującej się grabieżą etruskich grobów znajdujących się w pięknej, malowniczej Toskanii. Hersztem całej bandy jest Anglik, który postanowił oczywiście no, przenieść się z Wielkiej Brytanii do Italii. Jest obdarzony dość specyficznymi takimi umiejętnościami, prawie że nadprzyrodzonymi, ponieważ potrafi znakomicie wyczuwać miejsca, w których znajdują się stare etruskie pochówki. No i co z tej historii, proszę Państwa, wyniknie? No, zobaczą Państwo już najbliższą środę o 18:30 w dyskusyjnym klubie Filmowy Szok. Serdecznie Państwa zapraszam, z tym większą przyjemnością, że no, akurat Alice Rohrbacher jest taką postacią, wschodzącą gwiazdą włoskiego kina, reżyserką docenianą zarówno przez krytykę, jak i przez publiczność, no, która bez wątpienia kontynuuje bardzo bogate dziedzictwo Federica Felliniego. Jej filmy do jakiegoś stopnia są kontynuacją tych intuicji, takiego spojrzenia na materię filmową, z jakim mieliśmy do czynienia przy okazji wielkiego Federico, więc tym bardziej jest mi miło. Serdecznie Państwa zapraszam. Środa 18:30, La Chimera. Non si sente male? Che è successo? No, queste sono le chimere sue, no?